Cześć, jestem Karla, a to jest Wyzwanie 25 dzieci, sezon 3 w The Sims 4 i w sumie poza odcinkiem nie za wiele zagrałam, raptem parę godzin, bo tak w sumie to się zorientowałam, że zaraz za niedługo to małe dziecko będzie się stawać małym dzieckiem, więc w sumie można by to uwiecznić na wizji, a po drugie to tak w sumie przez ostatnie te dwa odcinki naprawdę sporo poszłam do przodu, więc nie ma co się aż tak spieszyć. I też wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek z tego względu, że no ta pani Laura urodzi nam dziecko i pewnie będę grać do momentu, aż się dowiemy, jak to dziecko mniej więcej wygląda, czyli jaki ma kolor oczu, jaki ma kolor włosów, czyli no, do stanu małego dziecka, a potem pewnie zakończę trzeci sezon i cały ten etap dorastania, czy takich tam innych różnych, to sobie już sama ogarnę poza nagraniem i będziemy widzieć się dopiero w czwartym sezonie. Tak sądzę, że tak zrobię, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy, bo nauczyłam się, że w sumie nie ma co aż tak dokładnie wszystkiego planować, bo czasem wyjdzie tak, a nie inaczej i po prostu no, także zaczynajmy. No i proszę bardzo, tak jak mówiłam przed chwilą, Jan ma urodziny, także możemy go tutaj postarzyć i zobaczyć, jak będzie sobie wyglądać mniej więcej. No, czyli mamy czarne włoski i ciemne oczy. W sumie to chyba dlatego ostatnio te dzieci wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo, bo w sumie te wszystkie partnerki, które wybierałam, też właśnie wyglądały mniej więcej tak jak Samuel, więc no, jak dwójka rodziców jest taka sama, no to tutaj tak po prostu wyszło, nie? O proszę, właśnie dzieciaki wróciły ze szkoły i Wiktor poprawił ocenę, natomiast Arkadiusz po prostu wrócił ze szkoły. Czyli ty jesteś teraz, o, szóstkowy, no właśnie, czyli czekają cię urodziny, ale no w sumie, jak jesteś spięty, to zaraz zrobimy ci urodziny i zaraz sobie tam pooglądasz telewizję, także nie ma co tutaj zwlekać za bardzo, także chodź wypowiedz życzenie. A ty chyba jesteś dopiero, bo to był chyba jego pierwszy dzień, tak mi się wydaje, on tam sobie zrobił projekt i to mu znacząco podniosło ocenę, także możesz sobie tutaj przyjść coś pooglądać. No i dobrze, mamy Wiktora nastolatka, także skoro masz taką straszną zabawę, to najlepiej by było, żeby poszedł sobie może pograć w gry, to przy okazji też umiejętność zdobędzie, także zaraz mu tutaj wszystko ogarnę. Dobra, dzieciaki poszły do szkoły i Wiktorowi udało się wbić tutaj trzeci poziom grania w te gry. Pracę domową odrobił, więc no zaznaczyłam mu, żeby uczył się pilnie, ale zobaczymy, czy mu to coś da, czy uda mu się zdobyć tę szóstkę. Natomiast tutaj na pewno będzie piąteczka u Arkadiusza. A co do naszej ciąży, to zaraz, bo mi tu się 9 godzin, trzeci trymestr będzie, także jeszcze troszeczkę czasu mamy, a więc ja sądzę, że może ty w sumie masz niską zabawę, ale masz też niskie towarzystwo, a więc można by tutaj zacząć coś na przykład robić takiego, że poprosić o zostanie chociażby dziewczyną tutaj, naszą Laurę. I wydaje mi się, że ślub to już raczej będzie po tym, jak ona urodzi, ale zaręczyny możemy jeszcze ogarnąć, jak ona będzie w ciąży. Też wydaje mi się, że powinniśmy tutaj popracować właśnie nad przyjazną relacją, bo tą romantyczną mamy całkiem spoko rozwiniętą, więc może niech się trochę lepiej tam poznają, bo pewnie mieszkają ze sobą, ale nie znają swoich cech. Tak pewnie będzie. Teraz tutaj zobaczymy, co ty o niej sądzisz. No właśnie, on wie tylko, że ona jest towarzyska, nie? A ona z kolei wie, że on jest dobry. Także mogliby się tutaj ten ogarnąć pod tym względem. Tego raczej wam nie kazałam, ale okej. Okay. Najważniejsze, że zostali tutaj chłopak, dziewczyna, wzajemna sympatia, także jest spoko. I tak też sobie myślałam, że ona w sumie no teoretycznie jest dorosłą, co nie? Ale wydaje mi się, że jak ona urodzi, to po prostu ją postarzę do seniorki, żeby było, że tam jest minimalnie od niego młodsza, prawda? Jemu też już tutaj za dużo życia nie zostało, więc się zastanawiam, czy go jeszcze raz może nie odmłodzę. No ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie wszystko, z czasem się okaże, nie? Arkadiusz poprawił oceny, natomiast Wiktor swoich ocen nie poprawił. No minimalnie tutaj
zabrakło, no ale cóż. Dobra, to niech może pójdą sobie i niech sobie grają na przykład. Chociaż czekaj, ty jesteś teraz... ty jesteś teraz piątkowy, więc... pewnie poniedziałek, wtorek, we wtorek pewnie będzie dorastał do nastolatka, potem środa, czwartek i przed weekendem stanie się młodym dorosłym. No, a z tym dzieciakiem naszym najmłodszym, Janem, to jeszcze trochę też zejdzie, bo trzeba niektóre umiejętności dosyć mocno ogarnąć, na przykład taką wyobraźnię. Aha, mamy telefon, komuś się tutaj... Zofia. Zofia to chyba była pierwsza córka? Tak, pierwsza córka. Dobra, jesteś skupiony. Co prawda chciałam, żeby albo był, nie wiem, flirciarski, albo pewny siebie, ale skupiony też może być. Nie pogardzę, lepsze to niż bycie smutnym, ponieważ tutaj czeka nas bardzo ważna chwila, bo będziemy się tutaj zaraz oświadczać, także ten lepiej by było, żeby on nie był smutny, bo jeszcze by nie przyjęła i co wtedy, no. O, no proszę. I stał się flirciarski, bo tyle ze sobą flirtowali, że w końcu go tutaj wzięło, to teraz może pocałunek z pasją jeszcze zanim to zrobimy, a potem dopiero jej się oświadcz. Mi się wydaje, że ona za niedługo powinna rodzić, bo już tutaj jest poród za, także chwila, moment. No i ciekawe, czy przyjmie. Nie, stało się. Ogólnie to jak raz mi się zdarzy, że jakiś sim nie przyjmie oświadczeń, to potem przy każdym następnym razie mam taką nutkę takiej wątpliwości, że może jednak, może nie przyjmie, nie, także tutaj na szczęście wszystko się udało, także a co do ślubu, to sądzę, że sobie jutro jest niedziela, to akurat poczekamy, może urządzimy jakieś przyjęcie, może do czego czasu Laura powinna urodzić, także zaczekamy jeszcze jeden dzień i wtedy ogarniemy. Aha, za chwilę będziemy mieć poród, bo tutaj już miga, także to jest ten moment. Ostatnie dziecko w trzecim sezonie. Chłopiec! O proszę, ostatnio coś bardzo dużo właśnie było chłopców i tak się zastanawiałam, kto tu będzie w naszym następnym sezonie prowadził, czyli będziemy mieć kolejnego chłopca w sumie. Fajnie, bo dwa pierwsze sezony były z dziewczynami, a dwa drugie, w sensie dwa ostatnie będą z chłopcami. I na imię będzie mieć... Olaf. O, Olafa nie było, nie? Fajnie. Olaf. Nie, no raczej nie było Olafa. Był Aleksy, ale... Możesz nakarmić to dziecko, czy ja ci mam to kliknąć? O nie! Właśnie się zorientowałam, że w drugim sezonie był Olaf pod koniec i się zastanawiam, czy nie powinnam teraz tego imienia zmienić, bo w sensie nie chciałabym, żeby te imiona się powtarzały. Więc... Nie, to co ja klikam, już po prostu ten... Nakarmić miałaś. Bo do tej pory pilnowałam, żeby właśnie żadne imię się nie powtórzyło. Chyba zmienimy, chyba po prostu jak dzieciak będzie małym dzieckiem, to wejdę sobie do kasa i po prostu wylosuję następne imię. I tak to zrobimy, także na chwilę będzie Olaf, a potem... chyba, że ewentualnie damy Olaf i to drugie imię, które się potem wylosuje i damy mu dwa imiona. O, to mógłby być dobry pomysł w sumie. O proszę, mamy dzisiaj dzień nowej umiejętności. No spoko. Pewnie spełni im to święto, bo nie jest jakieś takie strasznie trudne, żeby ogarnąć jakąś nową umiejętność. Chociaż niektóre umiejętności mimo wbijania poziomu wcale się nie zaliczają przy tym święcie, także no cóż. Dobra, mamy w zasadzie już 13, także powoli będzie trzeba tutaj ogarniać to nasze przyjęcie weselne. Tu przygotowałam taki skromny ołtarzyk, po prostu łuk i parę krzeseł, także jakoś to tam jest. Nie przykładałam do tego specjalnej wagi, bo w sumie i tak zaraz to usunę, także nieważne, niech będzie jak będzie. I gdzie to jest to urządzenie przyjęcia? Nigdy nie pamiętam. A tylko przez to, że mamy święto, nie będzie można zrobić tego prestiżowego wydarzenia, a ja raczej po to chciałabym to robić, więc no cóż, trzeba po prostu zakończyć święto. Ci, co mieli sobie ogarnąć, to sobie ogarnęli. Przy Arkadiuszu wbiłam mu w zasadzie dwa punkty umysłowych i nie zaliczyło. Samuel sobie wbijał tutaj wewnętrzną harmonię, też ogarnął jeden punkt i też mu tego nie zaliczyło, więc w sumie dobra, nieważne.
No dobra, przede wszystkim trzeba tutaj zobaczyć, czy ty się przebrałeś w dobry strój, bo ja doskonale pamiętam, że ci jakiś strój tam ogarniałam. No właśnie, nie przebrałeś się w to, co miałeś się przebrać, także dawaj. Prezentuj swój ładny garniak. Nie idź do dzieciaka, tylko weź się przebierz i musisz zaraz tutaj wziąć i sobie upiec no, swoje ciasto weselne, nie? Tam żadnego miksologa, nic takiego, nie żywieniowca nie zatrudniałam, także niech będzie białe ciasto. Też powiedz mi, jak ty tutaj się przebrałaś, niby w suknię ślubną, ale to nie jest ta, którą ja ci wybrałam, także wiesz. Dobra, Laura też przebrana, także weź, skorzystaj i weź sobie usiądź i czekaj. A tam dzieciaki jak wyglądają, to tam w sumie mogą sobie wyglądać, a ty, młody, w sumie mógłbyś tutaj zaczepić brata i mógłby się z tobą pobawić, abyś wbił sobie to poruszanie się, bo tutaj Janowi brakuje tylko właśnie poruszania się i będzie gotowy do urodzin, także fajnie by było dzisiaj to w niedzielę ogarnąć, nie? Może akurat się uda w czasie wesela. Nie udało mi się zaprosić wszystkich dzieciaków, bo tam jest ograniczenie do 15 osób. No, mamy, w sumie to nie mamy 25, bo trójka dzieci zmarła, no ale mimo wszystko nie wszystkich dało się zaprosić. Też pewnie może nie wszyscy przyjdą, no ale jakaś tam część na pewno się pojawi. Ale tak zaprosiłam sporo tych osób, a no zbierają powoli. Jakoś tak, oni jakoś tak zamiast przyjść wszyscy naraz, to jest tak, że jedna osoba na ileś tam minut przychodzi, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż trochę się już tutaj kręci tego ludu, także może po prostu ja nie widzę wszystkich. Ja w końcu nie wiem, czy ta Laura to zadzwoniła po tego mixologa? A jest, już zatrudniony mixolog na parceli, także spoko. Jest, udało nam się wbić tutaj trzeci poziom, także w sumie możemy sobie wyciągnąć ciasto. No jak wszyscy są, to możemy zrobić urodziny. Ty masz jakieś tutaj banany, to ja ci schowam. Tylko pytanie, to ciasto... A, ciasto się chyba zepsuło, bo ono jakieś takie jest strasznie ten... krótką datę przydatności ma. Także w sumie... ile my tutaj jeszcze mamy czasu? Zaraz. Niecałe 7 godzin. Tutaj ogólnie Arkadiusz tak dużo grał w te szachy, że osiągnął sobie 10 poziom umysłowych. No spoko, czyli może już logikę ogarniać. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że może już zajmijmy się tym weselem, co nie? W sensie tym ślubem. Ty miałaś z nim flirtować i też sprzątać i chyba sprzątnęłaś i czekałaś, aż on ugotuje, także dobrze, niech oni sobie tam poflirtują ze sobą, ja w tym czasie sobie tutaj utworzę grupę. No halo, mieliście ze sobą flirtować, a ja widzę, że wy bardziej sobie rozmawiacie niż flirtujecie, także troszeczkę mi się to nie podoba, wiecie co, bo zaraz nam się czas skończy i zaraz będzie katastrofa, tego to wolałabym uniknąć, także z łaski swej słuchajcie się. Przepraszam, ale wy tak serio nie... To ja wam takie ładne krzesełka postawiłam, a wy co? Dobra, to może niech te dzieci... Chociaż, które tutaj jakby mieszkają z nami, może niech tutaj przyjdą i sobie po prostu oglądają to wesele. Może nam się zaliczy. Też może tam ci się w końcu ogarną. No. Okej, dobra, jakoś tam oglądają te śluby. To i my sobie tutaj może obejrzyjmy. A to jest wielki moment. W sumie to jest pierwszy ślub jakby w tej serii, co nie? Także no. No, pięknie. I jeszcze przed lasek, no pewnie. Już koniec, tak? Okej, udało się, spoko. Dobra, to teraz kwestia wypicia czegoś i tego tortu całego, także chodźcie tutaj i jak to pokroić ten tort weselny. Okej, to zostało nam coś wypić, tylko że no widzę, że ten miksolog to tak w zasadzie... No, dużo robi, stoi i po prostu tyle. Chyba, że to trzeba pewnie... bo to trzeba zamówić drinka, no dobrze. Mógłby sam z siebie robić, no ale okej. W takim razie zamów swojego ulubionego drinka. Ty też w sumie możesz, tylko ty najpierw powinieneś skorzystać, bo... ten drink to pewnie troszeczkę ci obniży tego pęcherza.
I ty młody, jak możesz, to też sobie weź tutaj może... Aha, zamów drinka dla siebie nie możesz? A jest, zamów ulubionego drinka, tylko ja nie to kliknęłam. Także mam nadzieję, że tutaj ten wszystko wyjdzie. Panie Aleksy, jak nie umiesz się zająć tym dzieckiem, to weź po prostu odejdź. No i serio, i teraz się pojawiło, że zje coś, to jest właśnie... Tego nie lubię. Się jakby nie mogło się wcześniej pojawić, tylko teraz tak na ostatek, jak już w zasadzie wszyscy sobie wzięli porcję czegoś tam i zjedli, no ale może jeszcze się, nie wiem, jakoś zaliczy w sumie. Może jeszcze niektórzy są głodni czy coś. O, dzieciak jest głodny. Dzieciak też jest gościem z tego, co pamiętam, więc powinno się zaliczyć. O kurczę, ale bym zrobiła błąd. Dobrze, że sprawdziłam. Tutaj jeszcze Jan nie ma ogarniętego myślenia. Więc trzeba jeszcze myślenie ogarnąć. Także tutaj zaraz sądzę, że o fiszki polecą, bo młody ma strasznie niską uwagę, także trzeba o to zadbać. Dobra, goście niech już się biorą i wszyscy się niech wynoszą, że brzydko nazwę. No jednak z urodzin chyba dzisiaj nici, bo dzieciak chce się już położyć, także niech on idzie i się kładzie spać, bo no, tego myślenia nie udało się dobić. A minimalnie brakuje. Oni nawet nie chcieli wykonywać tego uczenia się fiszek. Oho! Dorota. Się Dorocie umarło. No dobrze. W sensie nie dobrze, ale przyjmuję do wiadomości, tak. No i dobra, udało się ogarnąć tutaj u Jana trzeci poziom myślenia, także teraz już jest gotowy do urodzin, więc zaraz mu tutaj ten zrobimy. Jak również zaraz też Laurę postarzę, żeby była sobie tą seniorką już w sumie. Dziecko urodziła, także już co jej więcej czasu pozostało. No i proszę bardzo, nasz Jan stał się tutaj dzieckiem, ale dzisiaj szkołę ma wolne od szkoły, także dopiero jutro pójdzie. Także teraz czas na naszą Laurę tutaj. Nie ma co jej w sumie zostawiać, żeby ten była tak aż tyle młodsza od tutaj Samuela, także proszę bardzo, osiwiała nam. Dobra, dzieciaki w międzyczasie poszły do szkoły. A ten młody będzie miał za 10 godzin urodziny, a to spoko. To za niego się w sumie dowiemy, jak on tam będzie mniej więcej wyglądać, powiedzmy. Ogólnie to dostaliśmy rachunki, także przydałoby się je tutaj opłacić. Także uczyń to, Lauro. A i też przydałoby się w sumie ten cały pseudo-ołtarzek sprzątnąć, ale nie chce mi się teraz, także... A ja tam przy okazji wezmę i to po prostu sprzedam albo schowam do wyposażenia, w sumie nie wiem. No i proszę bardzo, mamy tutaj pana Wiktora szóstkowego, także ja wyciągam ciastko. Tylko jeszcze w sumie mogłabym też, widzę, że projekt przyniosłeś, ale nie będziesz robić projektu. No gdzie jest to durne ciasto? No nie mówcie, że się zepsuło? A tu jest, dobra, bo ja szukałam brązowego, a to było na wierzchu to białe, dlatego nie zauważyłam. Projekt możemy w sumie tutaj oddać Laurze, pracę domową mogę ci sprzedać, bo raczej odpowiedzialność minimalnie mu brakuje, w sumie mogłam mu nie sprzedawać tej pracy domowej, to mógłby sobie odrobić, ale to też zawsze możesz pójść tutaj umyć zęby i też powinieneś zaraz ogarnąć sobie tą odpowiedzialność. Ty natomiast jesteś piątkowy, ale jutro pójdziesz i będziesz miał szóstkę, ale rzeczywiście możesz się pobawić, bo masz zabawę słabą, także ciężki dzień w szkole, pilnie się uczyłeś i takie tam. No i idealnie się kwalifikuje tutaj, żeby uzyskać tą skłonność. Oj, świetnie, zepsułeś umywalkę, bardzo się cieszę z tego powodu, naprawdę. Także chodź tutaj sobie, zmuchnij świeczki, potem możesz sobie coś tam zjeść i możesz sobie pooglądać telewizję, nie? W sumie tak się nie śpieszę, żeby teraz te dzieciaki wyprowadzać, bo to w sumie już nie ma takiego znaczenia, ile nas tutaj będzie, więc w sumie mogą tutaj ci najmłodsi zostać. No i proszę bardzo, Wiktor ma urodziny, doczekał się w końcu, fantastycznie. Jakie tam dostałeś ogólnie cechy? Kreatywny, niezdarny i porywczy. No spoko. O, Olaf ma urodziny, ależ ten czas leci, no to skoro tak leci, to czas go najwyższy tutaj postarzyć i wybrać mu drugie imię. No, założył kapelusz, więc w sumie nie wiem, jaki ma kolor włosów, także przekonamy się już tutaj w kasie.
No i pokaż nam się, mały słodziaku. O, ma brązowe włoski, jak fajnie. I brązowe oczy. W sumie no liczyłam na to, że może będzie miał jednak te szare oczy tutaj po Laurze, ale no cóż, nie udało się. Także, no dobry jest też kolor włosów sam, co nie. Ciekawe, jak będzie wyglądał, bo jako małe dziecko wygląda nawet spoko. Trzeba ci tutaj imię wylosować, w sensie drugie zrobić, więc to, co się teraz wylosuje, to zostanie wpisane jako drugie. Będzie Olaf Kacper. O, Kacpra też nie mieliśmy chyba, nie? Tak mi się wydaje. Także to będzie dziecko przyszłości tutaj w czwartym sezonie debiutować, ale no na razie musi tutaj się ogarnąć pod względem umiejętności. I nie wiem, czemu te wszystkie dzieci, wszystkim dzieciom ostatnio się losowała jakaś normalna góra w miarę i pierucha za spodnie. Także może ja ci dam chociaż jakieś tutaj te krótkie takie spodenki i że jak jestem tutaj, to cię tak na szybko wezmę i ogarnę po prostu. Te skarpetki to w sumie możesz sobie darować, bo ci nie pasują. I w sumie możemy się też przyjrzeć tutaj reszcie. Także mamy Jana. No. Oj, takie te brewy to masz, powiem ci, złowieszczo może wyglądać, a ma akurat cechy dobry. Mamy też Arkadiusza. No tak, tak zwyczajnie wygląda. Chyba będzie podobny do matki, coś tak mi się wydaje. Chociaż nie pamiętam, jak ta jego matka wyglądała, no ale na pewno te oczy to... Kształt oczu to nie jest kształt po Samuelu, tak coś mi się wydaje. I też mamy jeszcze tutaj Wiktora. No... Całkiem niezły. Nie powiem, że nie. Okej, na dzisiaj wystarczy nam już wrażeń. Mieliśmy poród, mieliśmy wesele, zaręczyny ogólnie też były, kolejne urodziny po raz nie wiem który już. To jest koniec sezonu, czeka nas jeszcze czwarty sezon, który zakończy całą serię wyzwania 25 dzieci, które czasem się przerodziło w no jakby wyzwanie 100 dzieci, tylko robione sezonowo i po mojemu i takie tam różne, no czajcie o co chodzi. Ja teraz pewnie będę kawałek czasu grać poza nagraniem, żeby właśnie doprowadzić tutaj naszego Olafa do wieku młodego dorosłego. I pewnie właśnie jak będzie się stawał tym młodym dorosłym, to tym momentem zaczniemy sobie czwarty sezon. Do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!